Zamierzając budować dom, należy przede wszystkim poszukać firmy wykonawczej i należy zapytać ją o referencje, o demonstrację swoich osiągnięć, kontakt z poprzednimi inwestorami. Wykonawcę najlepiej szukać na jesieni, ewentualnie wiosną, w czasie sezonu budowlanego. Najlepiej jest go odwiedzić na placu budowy w trakcie robót, w trakcie prac, które wykonuje. Zobaczyć, jak jest prowadzona budowa, w jakim jest stanie utrzymana budowa, a zarazem porządek na placu budowy. Odwiedzając wykonawcę na innych budowach, możemy zauważyć, czy wykonawca używa narzędzi systemowych. Czy te narzędzia są w czystości utrzymane, bo to również rzutuje na jakość wykonania. Ile osób ma ekipa, którą zamierzamy zatrudnić, jakie mają wykształcenie, czy nosi jednolitą odzież, czy są schludni, czy potrafią utrzymać porządek na placu budowy. W rozmowie z wykonawcą należy zapytać, jakie są znane im technologie budowy, czy mają przygotowanie fachowe. No i również należy zapytać, jak długo firma prosperuje, ile domów danej technologii wybudowała. Wykonawca powinien mieć certyfikat, który może przedstawić dla inwestora, pokazać. Na każdym certyfikacie jest data, kiedy został wydany ten certyfikat, jak długo wykonawca posiada ten certyfikat. Jeśli ten certyfikat ma, no to znaczy, że już ta ekipa kilka domów postawiła i już na ten certyfikat po prostu swoją robotą zasłużyła. Powinien inwestor zapytać wykonawcę na pewno tak, który materiał jest lepszy, z którego materiału buduje się dom szybciej, który materiał ma lepsze właściwości i akustyczne, i współczynnik cieplny. Dobrze jest spytać wykonawcy, czy posiada wzór umowy i czy podpisuje taką umowę z inwestorem. W takiej umowie powinny być zawarte termin rozpoczęcia budowy, zakończenia budowy, poszczególne etapy, forma rozliczenia, jak również formy opłat za zużytą energię elektryczną, za wynajem WC, jak to jest konieczne, jak również powinna być zawarta klauzula z treści następującej, że przerwy w dostawie energii elektrycznej, jak również niesprzyjające warunki muszą być w tych terminach odliczane, aby nie było potem niespodzianek przy zakończeniu budowy, że termin budowy został niedotrzymany. Wykonawcę warto spytać, jaki jest harmonogram prac, jakie są różne etapy budowy, ile czasu zajmą i kiedy będą skończone. W umowie powinno być zawarte rozliczenie, czy to będzie umowne etapami, czy przypuśćmy za całość budynku, czy to będzie z materiałem, czy bez materiałów, zależy kto chce to wszystko organizować. To trzeba już razem wspólnie z inwestorem, wykonawca musi sobie pewne etapy dogadać i musi być to ujęte wszystko w umowie. My robimy, przypuśćmy, etapy fundament, ściany konstrukcyjne parteru, strop, ściany konstrukcyjne kolankowe piętra, kominy, ostatni etap to są ściany działowe. I za każdym etapem inwestor po prostu rozlicza się z wykonawcą. Inwestor jest pewny, że robota została wykonana i zapłacił za to, co jest zrobione.